Każdy indywidualnie. Czasem, czasem. Wy macie wymienić kartyże. Macie dokonać wymiany kartyża. Wykonać dokładnie to samo ćwiczenie co przed chwilą. Czyli pierwszy strzał się nie udał, wyrzucam zużyty kartyż, odpinam prawidłowy kartyż, podpinam, oddaję strzałkę. Wy macie po prostu tylko bez podpinania. Gotowi? Zaczynamy. Tasy, tasy. Tu ręką od dołu podtrzymujemy, lekko nie spinamy się i pod pachę. Osoba, która pan jak będzie podany działaniu, proszę się nie spinać, tak? Bo znacznie lepiej znosić to działanie tego urządzenia, jeżeli się nie spinamy. Tak jak się umawialiśmy, maksymalnie 2 sekundy, czyli niepełny cykl. Pod czym proszę wykonywać moje polecenia i tak dalej, no bo wiadomo, że cały czas są podpięte te sądy i... Nie stajemy, wykonajmy polecenia. Dobrze. Ostrzegam o życiu. Taser, taser, taser. Ręce do tyłu! Czy ma pan ochotę na jakąkolwiek walkę? Jest pan w stanie coś zrobić? Dobra, spokojnie, to leży. Żeby przez przypadek jakby się jeszcze raz nie nacisnęło. Dobrze. Działanie urządzenia polega na tym, że są wystrzeliwane 2 sondy, które trafiają w ciało przeciwnika, aczkolwiek nie muszą bezpośrednio dokonać penetracji tego ciała. I przesłane jest natężenie prądu o bardzo niewielkiej mocy. Natomiast urządzenie, mówiąc obrazowo, podszywa się pod impulsy z mózgu, które powoduje to, że nakazuje mięśniom pracę przeciwnika. W ten sposób osoba jest obezwładniona.